Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Zasady Planowania Żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W tym filmie poznasz zasady praktycznego zastosowania ustalonych norm zapotrzebowania na poszczególne składniki w żywieniu dzieci. Bardzo ważne jest wyrobienie właściwych nawyków żywieniowych już w okresie dziecięcym. Nabyte nawyki mają wpływ nie tylko na zachowania żywieniowe w życiu dorosłym, ale również na stan zdrowia przez resztę życia. Pierwszy rok życia dziecka jest okresem najgwałtowniejszego wzrostu. W związku z tym, wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych do tego składników czyli głównie białka, wapnia i żelaza. Składniki te znajdują się w najlepszym pokarmie dla niemowlęcia jakim jest mleko matki. Wszelkie zalecenia żywieniowe wskazują na ten produkt jako niezastąpione. Dostarcza bowiem nie tylko składników odżywczych, ale także ciał odpornościowych chroniących młody organizm. W przypadkach, gdy matka nie może karmić dziecka piersią, pozostają propozycje opracowane przez odpowiednie instytucje, w tym przypadku Instytut Matki i Dziecka lub wskazania lekarza. Wymagania żywieniowe dzieci w wieku od roku do trzech lat wynikają z dużej ruchliwości, dalszego wzrostu, szybkiej przemiany materii. Jadłospis nadal powinien opierać się na mleku i jego przetworach, ale uwzględniać także mięso i jaja. Z tłuszczów podaje się masło i śmietanę, a olejem można przyprawiać surówki. Warzywa i owoce powinny być podawane co najmniej dwukrotnie w ciągu dnia. Organizm dzieci w wieku 4 do 7 lat podlega ustawicznym zmianom, a same dzieci są bardziej ruchliwe i w związku z tym należy dostarczać w pożywieniu odpowiedniej ilości składników odżywczych. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność w pokarmie składników budulcowych: wapnia, białka i żelaza. Posiłki powinny więc uwzględnić odpowiednie ilości mleka i jego przetworów, chudego mięsa, owoców i warzyw bogatych w witaminę C i karoteny. Należy podawać je regularnie 4-5 razy w ciągu dnia. Bardzo ważne są zestawienia kolorystyczne, dobór smaków i estetyka podania. Aby dzieci nie uczyły się pozostawiać jedzenia na talerzu, nakłada się małe porcje. Na negatywne skutki nieprawidłowego żywienia szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Długotrwałe niedożywienie prowadzi do wystąpienia niedoborów energetyczno-białkowych, czego skutkiem w młodym wieku może być zahamowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, upośledzenie funkcji poznawczych czy zaburzenia odporności. Niedożywienie może mieć również swoje następstwa w sferze psychologicznej oraz społecznej. Niskie poczucie własnej wartości, gorsze wyniki w nauce, a w powiązaniu z ubóstwem ryzyko braku akceptacji przez grupę rówieśniczą. Otyłość u dzieci wpływa negatywnie na zdrowie i rozwój nie tylko w dzieciństwie, lecz także ma decydujący wpływ na zdrowie w życiu dorosłym, zwiększając ryzyko rozwoju przewlekłych chorób niezakaźnych i niesprawności. Czworo z pięciu otyłych nastolatków pozostaje otyłymi w życiu dorosłym. Dlatego szczególnie ważne jest zapobieganie nadwadze i otyłości już w wieku dziecięcym. Wiele zaburzeń towarzyszących otyłości, diagnozowanych u osób dorosłych, stwierdza się obecnie u dzieci, między innymi dyslipidemię, oporność na insulinę, cukrzycę typu 2, dysfunkcję śródbłonka, stłuszczenie wątroby oraz wady postawy. Dzieci otyłe są około trzykrotnie bardziej narażone na zachorowanie na nadciśnienie tętnicze niż te o normalnej masie ciała. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.